Cześć kochani, witam się z wami w nowym filmie. I tak, widzieliście już po tytule, że będą to lumpeksy. Po prostu nie mam. Konsekwencja Asi nie zna granic. I kwestia detoksu również. I kusicielem tutaj i tym wężem z raju był mój mąż. Bo jednego dnia mówi, kurczę kotek, a może przyjdziemy się do lumpeksu. I tak, uwierzcie mi, że naprawdę tak było. I ja mówię, nie, dzisiaj mi się nie chce, ale jutro możemy iść. I tyle by było z mojej konsekwencji. Kochani, udało nam się w ogóle kupić bardzo fajne rzeczy. Dlatego pokażę wam. Teraz macie podczas mojego mówienia w ogóle, widzicie, tym razem wypad samotny do lumpeksu. I generalnie ten wypad był dziś, tak. Dlatego zebrałam się i stwierdziłam, że dobra, pójdziemy zobaczyć, może coś fajnego. Stwierdziłam, że w mojej szafie bardzo mało jest spodenek krótkich, które po prostu są mi dobre. A że lato, że wiecie, gorąco, że przydałoby się coś nowego, fajnego, uniwersalnego również. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego trochę rzeczy udało się poprzymierzać, ale z dużą ilością rzeczy nie wyszłam dzisiaj. Udało mi się na tańszym dziale i teraz już wam pokazuję, co udało mi się dorwać. I tutaj leżą trzy rzeczy z boku, dlatego że kupiłam te trzy rzeczy. I tak, to są rzeczy wyprane, one są jeszcze mokre, dlatego teraz nie zobaczycie mierzenia. Jeśli chcecie zobaczyć mierzenie tych ciuszków, to po prostu będą w którymś tam z następnych vlogów. Ale te spodenki kosztowały całe 4 zł. I to jest, słuchajcie, ciekawostka. Stella McCartney dla Gap Kids. 8-9 lat. Bardzo fajne, szare. Co prawda elastanu nie mają, ale mają tutaj... Widzicie, żywe. Mają tutaj możliwość tego przepinania. Tak, dzisiaj będę robić paznokcie. Dzisiaj już tyle czasu. Oj, widzę właśnie. Nie, dobrze, bo one są na innej zasadzie, bo w H&M-ie, wiecie, jest tutaj i tutaj. A to tutaj się robi, czyli tylko boczki się spinają. Dobra, bo już myślałam, że wyrwaną, ojej, będę musiała szyć, czego bardzo, bardzo nie lubię. Ale z jednej, z drugiej strony jest tak samo. I widzicie, tutaj właśnie jest, że to jest Stella McCartney. Więc fajnie, bardzo, bardzo fajne spodenki i przede wszystkim wiecie, o czym pomyślałam, że szykuje nam się zakończenie roku szkolnego. A już się zrobiło tak ciepło, dzisiaj jest pięknie, jest gorąco, jest słonecznie, bo wczoraj było ładnie, ale było słoneczko za chmurką. A dzisiaj jest słonecznie, jest cudownie, w związku z czym takie spodenki będą po prostu idealne na zakończenie roku szkolnego, do tego jakaś fajna koszula, no i miodzia, więc bardzo się przydadzą. Ostatnio kupiliśmy te jeansowe krótkie z H&M-u. Ale te są, wiecie, bez dziur, bez żadnych przetarć, takie bardziej klasyczne, fajne i uważam, że idealne na przykład na taką okazję i później do noszenia na co dzień. W ogóle mam na sobie dzisiaj też krótkie spodenki, które kupiłam w zeszłym roku w lumpeksie. Czekajcie, bo chyba przed chwilą musiałam na chwilę wyłączyć nagrywanie i ostatnio mam problem z wykadrowaniem tutaj, ale o, już jesteście okejka chyba. I wiecie co, spodenki są super, są jeansowe, są z wysokim stanem, ale powoli coś tu się zaczyna w pasie dziać. Co mnie bardzo akurat cieszy, bo to są jedne z niewielu krótkich spodenek, które są mi aktualnie dobre. Zabieramy się za pokazywanie następnych rzeczy, które tam leżały. Zobaczcie tą bluzeczkę. Bardzo, bardzo fajna. To jest taka niepozorna bluzeczka, bo ma bardzo dużo, zobaczcie, no wycinałam już wszystkie nitki, które mnie denerwowały i jeszcze dwie zostały złośliwe, no. Dobra, już jest, a tu trzecia, no widzicie, nitki, nitki, nitki. One wiedzą, że ja ich nie lubię i dlatego się tu pokazały. Zobaczcie, jakie fajne. Jakie fajne, jaki fajny topik. Mnóstwo ma tutaj takich, ja tak patrzyłam, co to jest za wzór, a to jest takie, widzicie,
takie wyszywane jakby. Tu z przodu jest w serduszko. Cały top jest z gumy, więc pięknie dopasowuje się do sylwetki. No ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła Wam pokazać, jak zmierzę ten topik, ale on bardzo ładnie wygląda tutaj i ja myślę, że nawet jak będzie tak mocno upalnie, to ja bez stanika po prostu będę sobie nosiła ten top. On jest z firmy Urban Outfitters i jest to rozmiar my. Tutaj macie, bo że trochę mi wstyd z tymi pazurami, w ogóle mam tak długie. Nigdy w życiu nie miałam swoich naturalnych tak długich paznokci. Nie wiem, co to się podziało ze mną. Także taki topik. Ja wiem, że teraz może tak nie do końca korzystnie on wyglądać do mojej skóry, ale wiecie, ja jeszcze jestem bledziochem. Ja jeszcze tego słońca nie zażyłam w ogóle. Tyle tylko, co gdzieś na spacerach i tak dalej. No ale spokojnie, spokojnie. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Tym bardziej, że mamy święto jutro, Boże Ciało. No i długi weekend, więc jak będzie taka pogoda, to ja przecież tu nie wytrzymam i chłopaków będę nad jezioro ciągnąć. Zobaczcie. Jak zobaczyłam ten top, to jest 100% wiskoza. W piękne kwiatuszki, takie o, brzoskwiniowe. Tutaj w ogóle ona jest tak ładnie skrojona na biuście. Tu ma taki, trochę taki ala bawarski styl. Jest to po prostu Primark. Jest to mój rozmiar takich bluzeczek wiskozowych, bo to jest 40H. Bardzo ładnie tutaj wiązana. Już nie mogę się doczekać, żeby Wam właśnie zaprezentować na sobie. Na pewno będę już jutro w niej śmigać, jak będzie tak gorąco. I też mam nadzieję, że w związku z moimi ćwiczeniami będę mogła sobie pozwolić na chodzenie w tej bluzce bez stanika. W sensie, że z moimi cycuszkami się podzieje coś korzystniejszego niż aktualnie jest i nie będę musiała nosić tutaj stanika bez ramionczek, tylko po prostu będą sobie takie happy free boobs. No, tak się po prostu śmieję. Un momento. Najpierw przeszkodził nam telefon, a potem stwierdziłam, że jak te rzeczy już, które mokre tutaj leżały, Wam pokazałam, to po prostu je wezmę i rozwieszę. Ale zapomniałam o wzięciu jeszcze łyczka. Tak, tutaj mam w kubeczku Monsterka. Moją kawusię już wypiłam. Jedną, jedyną na dzień. Czasami mam chętkę, żeby sobie zrobić drugą, ale nie. Nie, twardo jedna kawa i powiem Wam, że pewne założenia, które sobie, no powiedziałam, że tak zrobię i koniec, udaje mi się dotrzymać sobie danego słowa. No, jeśli chodzi o lumpeksy, to nie do końca. Ale jeśli chodzi o picie wody, to tak. Tutaj było co prawda pół butelki, bo wczoraj wypiłam prawie półtorej, więc pół butelki już widzicie, trochę wypiłam. Ja Monstera też piję na pół, więc mam jedną puszkę na pół na dzień. I co prawda ta była, nie wiem, ostatnio pita, nie wiem kiedy, ale tak otworzyłam, mówię, zimny Monsterek na dzisiaj idealnie. I tak, wody też mi się udaje pić. No i ćwiczyć mi się udaje, tak jak sobie założyłam. Więc idealnie. I co jeszcze mi się udaje? Woda, picie, kawa i ćwiczenia. Także całkiem, całkiem sporo. A, no jeśli chodzi o Kubusia, to też mi się udaje. Konsekwencja, co nie jest łatwa, akurat chyba najtrudniejsze z tego wszystkiego. Ale zobaczcie te portaski. W ogóle z tymi portaskami to jest taka historia, że pokażę Wam tutaj parę rzeczy i w związku z tym, że już nawet moje dziecko wie, że my jesteśmy, znaczy się zwłaszcza ja jestem łowcą promocji, ale mój mąż nie jest, wiecie, nie odstaje za bardzo. Ale Kuba mówi, no mama, bo pewnie była promocja, nie? A ja wczoraj mówię, powiem Wam tylko na szybką anegdotkę, bo Kuba, najpierw mieliśmy jarmark w szkole, zresztą to we vlogu było. Potem wracaliśmy, Kuba był na placu zabaw, stwierdziliśmy, że on niech sobie wróci z koleżankami. Potem akurat ich dziadek był, więc tak się dogadaliśmy, że odprowadzi, jak będą tutaj szli do wieżowca naprzeciwko. Także super, bardzo się cieszymy. A my poszliśmy załatwić zakupy, wróciliśmy do domu, ogarnąć posiłek i już czekaliśmy na niego. No i wróciliśmy, zakupy były zrobione, coś tam było nowego, do jedzonka i tak dalej. I Kuba mówi, no bo mama, ty na promocjach kupujesz. Ja mówię, a czemu Kubuś tak mówisz, że ja tylko na promocjach kupuję? No a mama nie,
I wtedy do mnie dotarło, że byliśmy w tej Biedronce, mieliśmy kupić tylko lody. Ale przechodziliśmy, Paweł mówi, a nie, jeszcze kabanosy sobie wezmę. Mówię, dobra, ja odwróciłam wzrok, patrzę, jest nasz ryż, patrzę, jest 2+1, no to biorę. Więc wróciłam z 3 kartonami naszego ryżu, nie? Najlepsze lody. Patrzę, są nasze lody, fajnie, ale jak kupisz 2 opakowania, to drugie opakowanie jest 70% tańsze. Więc co? Kupiliśmy 2 opakowania. I Kuba mówi, no a mama, nie zgadzasz się? I wtedy mu mówi, jakie zakupy zrobiliśmy. I nie mogliśmy wszyscy w trójkę tu przy stole, jak jedliśmy kolację, ze śmiechu, że on ma rację, ten nasz Bobas, i naprawdę jesteśmy łowcami promocji. Więc jeśli chodzi o rzeczy kupione na promce tak zwanej, no to te spodenki. Te spodenki mierzyłam jednego dnia i miały kosztować około 25 zł, więc i tak całkiem dobra cena jak na takie portaski. Bardzo ładnie one wyglądają, pupa bardzo ładnie i są UK 12, więc jest to 40. Aktualnie, zresztą zobaczycie, bardzo ładnie dolegają do sylwetki, fajnie, bo są to czarne, takie bojówkowe spodenki, więc idealnie do wszystkiego będą mi pasować. Brakowało mi takich spodenek i nawet jeśli troszeczkę, wiecie, mi się zrzuci z wagi, to po prostu będę sobie nosić do nich pasek i będę sobie je tak stylizować. Bardzo one mi się spodobały, no ale w związku z tym, że kosztowały 25 zł, a jesteśmy łowcami promocji, no to Paweł tak patrzy, mówi, kurczę, dzisiaj jest tam chyba 70 czy 80 za kilo, a jutro 30, bo był przeskok cenowy, coś tam, już nie wiem, jak to było, ale był duży przeskok. Ja mówię, o kurde. Paweł mówi, wiesz co, ja jutro rano wstanę i jak będą te rzeczy, to znaczy, że, bo my mamy takie założenie w ogóle, że jak coś ma być nasze, a nie jesteśmy do końca pewni i wrócimy po tą rzecz i ona będzie, to znaczy, że miała być nasza. No i on wstał rano i te spodenki były. Więc tak, te spodenki udało się kupić. I teraz pokażę Wam rzeczy, które też udało się w ten sam sposób kupić, ale po prostu dużo taniej. Takie spodnie, poproszę Pawła, żeby pokazał, żeby przymierzył, więc albo teraz już to widzicie, albo po prostu pod koniec to wstawię. Bardzo, bardzo fajne. W ogóle to było tak, że on je przymierzył i wyszedł i mówi, wiesz, takie spodnie znalazłem, zmierzyłem, to jest Primark, to znaczy Denim CEO, no ale jest to Primark. Tutaj ma takie dziury, bardzo ładny, jasny jeans. I mówi, wiesz co, ale to chyba nie są spodnie dla mnie. A ja jak zobaczyłam, jak on wygląda, mówię, o wow, ale przystojniacha. I mówię, nie no, koniecznie musisz mieć te spodnie, bo tak ładnie w nich wyglądasz. Paweł ma też to szczęście, że jako mężczyzna on jest dość drobny, chudy i tak dalej, proporcjonalny i dużo takich fajnych rzeczy właśnie może dorwać w Lubeksie w niższych tańszych cenach. Wiecie, o co chodzi, i udało się, i te spodnie też na niego czekały, więc je też dorwaliśmy tak naprawdę za przynajmniej połowę mniej niż tego poprzedniego dnia, czy tam te poprzednie 2 dni, ale chyba poprzedniego to było. Ja już, wiecie, nie pamiętam skali czasu, bo miałam zamiar wrzucić te 3-4 rzeczy do vloga, ale jak się zebrało ich chyba z 7, no to mówię, dobra, nie no, to już zasługują, wiecie, na uwagę większą. I tą kamizelkę, i co lepsze, tej kamizelki nie chciał zmierzyć za tą wyższą cenę. Mówi, nie, nie, co tam, nie, nie. Ja mówię, no dobra, no jak nie, no przecież ja nie będę zmuszać, nie? Ale mówię, to jest twoja stylowa, dokładnie, właśnie w ten sposób chcesz się nosić, tak wyglądać. Mówię, dziwne, że nawet nie chcesz przymierzyć. No, jak przyszedł z Tomi, ja mówię, a tego nie miałeś chyba kupować? Mówi, wiesz co, narzuciłem i fajnie wyglądałem, miałaś rację i wróciłem z nią też. Także to jest, kochani, też Primark rozmiar L, regular fit i to jest 100% bawełna, taka bardzo fajna kamizela, którą można wystylizować na jakąś bluzeczkę z krótkim rękawkiem bawełnianą na przykład, lub nie bawełnianą, nie wiem czemu to powiedziałam, lub po prostu samo, albo na jakąś bluzkę na ramkach, wiecie, teraz zbliżają się te wyższe temperatury, ta najpiękniejsza pogoda, najpiękniejszy czas,
Bo z roku na rok to się tak co prawda przesuwa, ale ten czerwiec, lipiec zawsze jest najpiękniejszy. Chociaż nas troszeczkę ten czerwiec przeciągnął. A to są rzeczy, które kupiłam za regularną cenę. Poczekajcie, bo nie wiem, czy to widzicie. A po co macie mieć jakieś odwrócenie uwagi? I pierwszą rzecz, którą kupiłam za regularną cenę, chyba całych 4,50 albo jakoś tak, to jest ta piękna bluzeczka Topic. Bluzeczka to trochę dużo powiedziane, prawda? Tutaj niby zapinane na guziczki, ale nie, nie. Te guziczki nie są rozpinane na szczęście. Mówię na szczęście, dlatego że wiecie, przy większym biuście zawsze coś tam się rozejdzie. A też mam plan, żeby nosić tą bluzeczkę bez stanika, dlatego że tutaj bardzo ładnie mi biuścik spokojnie wejdzie. Ja wiecie, że uwielbiam te rzeczy z takimi haftami, no bardzo lubię. Dodatkowo, co jeszcze chciałabym powiedzieć, to że ma regulowane ramionczka, więc fajnie możemy sobie biuścik bardziej unieść lub mieć, nie wiem, niżej, ale wygodnie na pewno jest. Bardzo ładna, jest to Zara, jest to rozmiar L. I jest to chyba 100% bawełna, ale już dla potwierdzenia to szybciutko sprawdzam. 100% wiskoza, kochani, więc widzicie, nawet nie bawełna, a wiskoza. I tak się prezentuje. Bardzo mi się spodobała. I Paweł mówi, a może się wstrzymasz, może też mniej zapłacimy. Ja mówię, kochanie, 4,50. Nie, bo jak ktoś mi weźmie, to będę płakać, a mi się bardzo, bardzo podoba. I ostatnia rzecz, która tutaj się pojawi w tym filmie, jest taka, no, zastanawiająca, dlatego że nie wiedziałam, czy kupić tą rzecz, czy nie. Też kosztowała chyba 4,50. I jest to taka bluzeczko-gorsecik brokatowy. Jest to winowajca tego, że całe pranie było w brokacie. Wszystko po prostu było w brokacie. Każda rzecz, która była, była w brokacie, włącznie z ręcznikami, które były wyprane razem z tą bluzką. I Paweł tak patrzył, mówi, Jezu, co tu się stało? Czemu to tak leci? A ja mówię, o nie. Bluzka, którą wsadziłam, tak zostawiła brokatu. No ale jest to bardzo fajna rzecz. Jest to coś uniwersalnego. Pretty Little Thing. 38 rozmiar i jest to tutaj na takich stelażach gorsecik. I wiecie co, ja miałam taki pudrowo-różowy tutaj z wstążkami i on był w mniejszym rozmiarze i odnoszę wrażenie, że ten mniejszy rozmiar lepiej dolegał tutaj. No a tutaj jest troszeczkę więcej miejsca, więc mi to akurat nie przeszkadza. Dodatkowo ten top jest o tyle fajny, że mogę mieć zwykły stanik na normalnych ramionczkach. Nie muszę się niczym martwić i kombinować. Ja uwielbiam takie rzeczy, które mi, wiecie, nie zaburzają mojej rutyny gdzieś tam. I przede wszystkim, jeśli mogę mieć normalny stanik, to nie mam za chwilę skojarzenia, że wszystko będzie mnie boleć i uciskać. No niestety tak jest. Bo wiecie co, ja chyba zrobię, nie wiem, film albo Q&A, albo ten i muszę powiedzieć o rozmiarze mojego biustu, bo jak ja słyszę później, czy czytam komentarze, że nie, no co ty gadasz, ty nie masz takiego dużego biustu, no to mam, niestety mam, więc mam też co nosić na tych jakże szerokich ramionach. Ale właśnie, to jest ostatnia bluzeczka, właściwie no, gorseto Topic, które udało mi się kupić i jest to taki ciuch, który wiecie i na Sylwestra później będzie idealny na karnawał, na imprezy teraz latem, do właśnie shortów i tak, no super, po prostu super i w ogóle takie topiki jak te tutaj dwa, jak tamte dwa, które Wam pokazywałam, no to idealnie jest szukać właśnie w lumpeksie, zwłaszcza kiedy to jest lumpeks i ma rzeczy na wagę, bo te topiki są po prostu leciutkie i wiecie, tu praktycznie nic nie waży. W związku z czym zawsze możemy się pokusić i po prostu sobie coś takiego kupić, a wiadomo, że Zara czy inne te sieciówki, to jak widziałam ostatnio na stronie Zary, zresztą chyba gdzieś tam we vlogu którymś pokazywałam topik taki czarny na ramionczkach, no to przypuszczam, że właśnie w lumpeksie on by kosztował z 5-6 zł maksymalnie, no a w sklepie kosztował 109.
Więc wiecie, no warto szukać takich rzeczy w Mompaxach, zwłaszcza, tak jak wspomniałam wcześniej, kiedy tam są rzeczy na wagę, a nie wyceniane. Fajne! Myślałem, że będą ciutkę za krótkie, ale nie, jak założę buty ten, to gites. Bardzo fajne spodnie i chyba zapłaciłem za nie 15 zł. Ja mówiłam im, że zrobiłeś deala i promkę. I mówiłam, że przy stojeniacha. No i miałam rację. Podejdę trochę bliżej, utnie mnie. No, ale no muszę się wystylizować. Na pewno długą koszulkę, oversize'ową, bakecik albo ten, teraz, czapeczka i dobre buty do tego. Teraz będzie moda, że oversize z oversize'em można w końcu nosić, więc jej, moda dla mnie. Rewelacja. A teraz druga rzecz. I mam. Trochę nie pasuje koszulka do tego, bo powinna być gładka. Spodnie też mogłyby być inne. Ale taki bezrękawnik, no name'a, ale bardzo mi się podobał, no rewelacja. Tylko koszulkę zmieni Paweł. O. To za to chyba zapłaciłem z 8 zł. Nie wiem, tak się prezentuje. Kochani, to by było na tyle. Trochę rzeczy się zebrało, tego filmu miało nie być, on nie miał powstać. No ale jest jak jest. Jak jest pokuszenie, no to czasami się poddajemy. Zobaczymy, kiedy się pojawi następny taki film. Tak jak powiedziałam, nie mam w planach chodzić, wiecie, regularnie, systematycznie sprawdzać. Ale rzeczywiście przejrzałam szafę i pewnych rzeczy no, mi brakuje, albo mogłabym się zaopatrzyć w nowe. A wiadomo, że w Mompaxach znajdziemy mnóstwo fajnych rzeczy. Także kochani, kończymy ten film. Pokazałam Wam już wszystko. Widzimy się w następnych. Pa, pa.